Witam oczywiście o bliźniaku dalszy ciąg i bliźniak. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę jedną podstawową rzecz, że bliźnięta są bardzo bystre, bardzo szybko myślą. To jest wyjątkowo. I przez to też mają mały kłopot, bo ja już mówiłem o epidemii epimedyjskim i prometyjskim, ale ogólnie rzecz biorąc o Merkurek, chodzi mi dokładnie o Merkurek, czy jest przed, czy za słońcem, ale zostawmy ten temat, to nie chodzi o ten temat, tylko chodzi o dwoistość myślenia i dwoistość spostrzegania punktu, który normalnie inne znaki widzą. Bliźniak zawsze, za każdym razem obserwuje punkt mniej więcej tak, jak nazwijmy to zezowatym szczęściem, czyli jednym okiem, w ten sposób, drugim tak, więc na krzyż po prostu widzi. I jeżeli widzimy w ten sposób, przepraszam, to jest akurat kabelek, i go obrócimy, to widzimy jakby drugą stronę. Proszę Państwa, albo słuchaj, widziałeś kiedyś drugą stronę Księżyca? To jest właśnie ta największa tajemnica, że bliźnięta mają bardzo poważną i bardzo potężną wyobraźnię. Widzą tą drugą stronę Księżyca przez ten obrót albo przez to, co powiedziałem tym Zezem. Kiedyś był taki program w telewizji Zeza i bo to satyra, ale u bliźniaka ta satyra jest punktem odniesienia co do jego percepcji. I tu jest wyższość bliźniąt nad innymi znakami, bo potrafią po prostu jakby obrócić całą sytuację. Ponieważ tam, gdzie inne znaki widzą plusy, one widzą minusy. Tam, gdzie widzą minusy, one widzą plusy, czy też widzą jeszcze co innego. Łatwo jest urzeczywistnić, ale trudniej jest to coś poruszyć, żeby drgało i żeby funkcjonowało. Dlatego też membrana w mikrofonie, w tych starych mikrofonach była taka obręcz i na sprężynach mikrofon, ponieważ on drgał, bo głos drga. Jak przybliżysz sobie, akurat tutaj nie mógł, przypuśćmy jakąś kartkę, to przecież ona drga. Ona drga podczas rozmowy. To drganie to jest właśnie to. To są fale. To jest strumień, który idzie do naszych uszu, który nam, ale przecież możemy drganiami dzisiaj zupełnie zbudować nowy świat. Elektrostrząsy, fale radiowe, fale telewizyjne. Przecież wiązka światła jest falą, laser jest falą o ustalonej długości. To wszystko jest Merkur. I z Merkury można wiedzieć, ale pamiętajmy o tym, że Merkury to jest właśnie ta dziedzina, która potrafi, którą trzeba zrozumieć, by pojąć dalsze i następne działania. Zapraszam oczywiście na opowieści o astrologii, nie tylko astrologii, ale tej astrologii w taki inny sposób troszeczkę. Po to, żebyśmy mogli zrozumieć, dlaczego istnieje planeta, dlaczego istnieje znak, dlaczego istnieje ten czas i po co istniejemy my w tym kieracie astrologii, który prowadzi nas tylko do chyba do szczęścia, do zobaczenia. I pomocy na drodze Merkurego.
Oczywiście w dalszym ciągu o Merkury. Do zobaczenia.